Na wtorek zapowiada się burzliwa i długa sesja Rady Miejskiej. Radni mają kilka ważnych punktów do omówienia. O tym, co będzie, mówi wiceprzewodniczący Artur Oliasz. Najważniejszym punktem będą dopłaty do metra sześciennego wody według nowej taryfy zgłoszonej przez bogatyńskie wodociągi i oczyszczalnia zatwierdzonej przez wody Polskiej, która, która jest. Tym, tym urzędem, który zatwierdza taryfy wody dla, na terenie całego kraju. Druga sprawa to będzie wynik kontroli przeprowadzonej przez właściwe jednostki, jeżeli chodzi o budowę kompiliska miejskiego w Bogatyni. I pierwszy protokół z kontroli komisji rewizyjnej przeprowadzonej w ośrodku sportu i rekreacji w Bogatyni. Temat dopłat do wody co roku wzbudza spore kontrowersje. Na najbliższej sesji może być podobnie. Radni będą musieli zdecydować, ile dopłacą do wody. Projekt zakłada, że mieszkańcy, odbiorcy indywidualni odczują podwyżkę, chociaż w projekcie dopłaty do wody będą dwa razy większe. Od nowego roku będą dopłata będzie na poziomie na poziomie 8 zł nie ponad 10 zł, tak jak, jak, jak to wynikało ze skutków budżetowych, czyli staramy się i tak do tej kwoty 3,82, która była do czerwca 2018 roku dołożyć te cztery ponad 70 grosza skutków tej podwyżki która była zatwierdzona, a niestety pozostałą część ponad 2 zł będą musieli, będą musieli na, na, na swój ciężar wziąć, wziąć mieszkańcy, dlatego że fizycznie nie utrzymamy dopłaty na poziomie w tym roku 10 milionów złotych z zaległościami, a w przyszłych na poziomie ponad 7 milionów. Będziemy dyskutować i o polityce jeżeli chodzi o bogatyńskie wodociągi i oczyszczalnie, o strategii tej firmy. Firmy I o tym, jak my, możemy, jak my możemy wpłynąć w tej chwili na, na te działania, które będą prowadzone przez nowy zarząd czy nowego prezesa, jeżeli chodzi o politykę firmy. Dlatego, że na cenę jednego metra sześciennego wody składa się cała polityka kosztowa firmy. Jak dodaje wiceprzewodniczący, całe to zamieszanie z dopłatami do wody i podwyżką dla odbiorców związane jest z wprowadzeniem w ubiegłym roku nowej taryfy w wodociągach. Taryfa poszła do góry o prawie 10 zł i dopłacać mieszkańcom trzeba by było ponad 13 zł. Jeżeli mielibyśmy utrzymać dopłaty do wody bez skutków dla mieszkańców, to poziom Podwyżki zatwierdzonej przez Wody Polskie od czerwca 2018 roku po zmianie taryfy wynosi za wodę 8,65, za ścieki 15,34, czyli daje nam to kwotę 23,99 zł, czyli 24 zł. To jest podwyżka o 6,75. Czyli jeżeli byśmy zostawili tylko tą podwyżkę w ramach skutków budżetowych. Dopłacając jeszcze tą kwotę 3,82, która była do, do czerwca 2018 roku, czyli daje nam to dopłatę z budżetu na poziomie 10,57 zł. Skutki budżetowe byłyby takie, że z budżetu musielibyśmy dopłacać do odbiorców indywidualnych, czyli do mieszkańców dla bogatyńskich yy, wodociągów i oczyszczalni, ponad 7 milionów zł. Czy stać gminę na takie dopłaty i czy projekt uchwały zostanie przegłosowany przez Radę przekonamy się w najbliższy wtorek. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Bogatyńskiego Urzędu o godzinie 10.00.